Wikam z tej strony Konrad Fryzę, zapraszam na raport piłkarski Zebra TV. Jest poniedziałek, czas na raport piłkarski telewizji Zebra, a w nim mówimy o przegranym meczu Radomiaka Radom z Olimpią Elbląg. Oprócz tego byliśmy na meczach broni Radom z MKS Piaseczno oraz Pilicy Białobrzegi z Energią Kozienice. Zapraszamy! Radomiak na mecz z Olimpią Elbląg pojechał mocno osłabiony. Mathieu Bemba musiał pauzować za czerwoną kartkę, którą otrzymał w meczu z Polonią Warszawa. Na zgrupowaniu kadry U19 był z kolei Mateusz Spychała. W składzie zielonych zabrakło także Kamila Kościelnego oraz Kamila Cupriaka. Mimo tych osłabień kibice liczyli na to, że zieloni z odległego Elbląga przywiozą korzystny rezultat. Jednak już po pierwszych minutach spotkania było widać, że o punkty będzie bardzo ciężko. W czwartej minucie Olimpia wykonywała rzut wolny i tylko przytomna interwencja Adriana Szadego uratowała gości od straty bramki. Trzy minuty później to Radomiak wykonywał rzut wolny w środkowej strefie boiska. Z przodu nie było za dużo ruchu, więc w myśl zasady nie wiemy co zrobić z piłką, więc oddajmy ją przeciwnikowi. Michał Grudniewski zagrał tak, że futbolówka została od razu przejęta przez gospodarzy. Kilka szybkich podań, zderzenie dwóch zawodników Radomiaka, zagranie w pole karne i pierwszy gol dla Olimpii stał się faktem. Strzelcem bramki Paweł Piceluk. W 24 minucie dobre prostopadłe podanie otrzymał Mateusz Stomporski, ale dobrze poza polem karnym interweniował Wojciech Daniel. W 25 minucie sędzia musiał na chwilę przerwać pojedynek, a wszystko przez oprawę kibiców z Elbląga. W 26 minucie na strzał z dystansu zdecydował się Tomasz Lisowski. Z trudem piłkę obronił bramkarz gospodarzy. W 40 minucie do interwencji zmusił Adriana Szadego Paweł Piceluk. 60 sekund później było 2-0 dla gospodarzy. Rajd lewą stroną boiska Jakuba Bojasa, błąd Michała Grudniewskiego, wyłożenie piłki na trzeci metr i gola zdobył Radosław Stępień. Do końca pierwszej połowy wynik nie uległ zmianie. Na początku drugiej części meczu na boisko za Chinonzo Agu wszedł Leandro i od razu wprowadził wiele ożywienia w ofensywnych poczynaniach Radomiaka. Przykład ta sytuacja z 48 minuty. Dwie minuty później groźną kontrę przeprowadzili gospodarze. Olimpia stwarzała sobie również sytuację po stałych fragmentach gry. W 60 minucie wydawało się w niegroźnej sytuacji kontuzji doznał Dariusz Brągiel i po chwili musiał opuścić boisko. W 61 minucie Olimpia przeprowadziła kolejną kontrę. Znów błąd popełnił w tym spotkaniu Michał Grudniewski, który dał się ograć Pawłowi Picelukowi. Jakby tego było mało, po chwili obrońca Radomiaka sfaulował Piceluka, a sędzia wskazał na 11 metr. Karnego wykorzystał Łukasz Pietroń. W 64 minucie zieloni mogli zdobyć bramkę po wrzutce z rożnego, ale na posterunku był Wojciech Daniel. W 65 minucie to zawodnicy Olimpii doskonale wykonali rzut rożny, jednak piłka trafiła tylko w boczną siatkę. W 66 minucie dobry strzał Mateusza Stomporskiego obronili na spółkę Wojciech Daniel oraz Jakub Bojas. Problem w tym, że ten drugi zrobił to ręką i sędzia podyktował rzut karny. Bramkę z 11 metrów zdobył Leandro. W 73 minucie sędzia po raz trzeci wskazał na wapno. Ponownie ręką w polu karnym zagrał jeden z zawodników Olimpii. Do piłki kolejny raz podszedł Leandro i w Elblągu było 3-2. I kiedy wydawało się, że zieloni będą mogli wyrównać stan spotkania, w 79 minucie w polu karnym zawodnika gospodarzy sfaulował Karol Kucharski, a sędzia podyktował czwarty rzut karny. Do piłki podszedł Łukasz Pietroń i było 4-2. Co prawda w doliczonym czasie gry zieloni zdobyli trzecią bramkę, ale sędzia uznał, że w tej sytuacji był spalony i ostatecznie mecz zakończył się pewnym zwycięstwem Olimpii Elbląg 4-2. Przed tym meczem mieliśmy takie dwie podstawowe pytania, zadania to było jak zanalizować bardzo dobry atak, część ofensywną przeciwnika Olimpię Zambrów, bo tam jest bardzo mocny w tym przejściu do ataku. A druga sprawa, jak właśnie zrobić kompetytywny skład jako z tego względu, że jsme museli grać bez pięciu zawodników z ostatniego meča z różnych przyczyn. No a myślę, że ten wynik jako pokazał, že se nám jako neudalo.
Znaczy ta pierwsza połowa jako jest to, wychodzi to zawsze z tego ataku a tam to jako nie było dobre, tym potem są straty piłki a to było właśnie na ten sposób gry przeciwnika jako wszystko plus. A jako z tym jste měli dużo, dużo problémů, głównie z tej części od nás prawo a ve środku. A potem po przerwie to już było z naszej strony taki wabank. Takže možno się to podobało. Myślę, że jak tam nie był zase ten niepotrzebny rzut karny na 4-2, takže mogło jeszcze być jako dobrze, alebo lepiej, ale jak potem bierze to całe meczu, to myślę, że przeciwnik był lepszy a wygrał zasłużenie. Przede wszystkim chciałem powiedzieć, że no, zespół Radomiaka potwierdził swoją moc. Potwierdził to, że jest zespołem, czołowym zespołem tej ligi. Pomimo osłabień postawił wysokie warunki w dzisiejszym meczu. Myślę, że zagraliśmy, szczególnie w pierwszej połowie, takie zawody bardzo skuteczne i to nie tylko, nie chodzi tylko o skuteczność w zdobywaniu bramek, ale skuteczność w każdym aspekcie. Byliśmy dynamiczni w działaniach ofensywnych, defensywnych. Nie zostawialiśmy zbyt dużo miejsca przeciwnikowi na grę, generalnie w piłkę. Wykorzystaliśmy swoje sytuacje i tak naprawdę w tym fragmencie meczu przeciwnik nie zdołał stworzyć sytuacji bramkowej. No, sytuacja zmieniła się w drugiej połowie. Tutaj, tak jak trener wspomniał, zmiany i siła ofensywna zespołu i determinacja w dążeniu do odwrócenia losów meczu no, spowodowały, że ten mecz w dalszym ciągu był atrakcyjny, myślę. Zdobyliśmy bramkę na 3-0. Wydawało się, że wynik jest tak naprawdę już ustalony. Ale tak jak wspomniałem, jednak klasa przeciwnika i determinacja w dążeniu do celu sprawiły, że do końca ten wynik był otwarty. Po części oprócz tego twierdzę, że bardzo atrakcyjny dla kibiców, to również po części szalony taki trochę mecz, gdzie 4 rzuty karne podyktowane przez sędziego w 45 minutach nie często się zdarzają. Wynik 4-2 nieco zaciemnia obraz spotkania, a to dlatego, że przez większość meczu Radomiak był tylko tłem dla Olimpii. Po stronie zielonych było mnóstwo niedokładności, niepotrzebnych długich piłek i złej organizacji gry w obronie. To, co może martwić po tym spotkaniu, to nie tylko wynik, ale również przygotowanie fizyczne drużyny z Radomia. Piłkarze Olimpii przez 90 minut byli silniejsi, szybsi i więcej biegali. Choć z tym nie zgadza się trener Werner Liczka. Tu jest, w tamtych ostatnich meczach ten skład grał bardzo dobrze defensywnie, był dobrze poukładany, ale bez wymówki. Nám brakovali ty tři vlastně jedny z těch nejlepších defenzivních. Spíchala zpravo, po ty nové šrotku Koštělny a Bemba. Myslím, že příčina je tam. Jako příčina je tam, je to jakož potom závodníků. A potom očiviště, že typ závodníka, jak je Spíchalka, to je fyzičné monstrum. To je jak myš, lita, je agresivní. No, tak samo Koštěl. A taky závodníků nám ještě brakovalo. Potom je jako no ta zpráva, druhá do toho přejišťa, no tam zase. Jako, problém jako je, jak vám brakuje Cupriak, Leo a tak. Že vlastně, to jsou podstavové a bardzo vážní závodníci. Bardzo słabe zawody w Elblągu rozegrał Michał Grudniewski, który miał udział przy 3 bramkach straconych przez Radomiaka. Obecnie Zieloni mają na koncie 19 punktów i w tabeli spadli na 4 miejsce. W następnej kolejce podopieczni Wernera Liczki zagrają u siebie z Wartą Poznań. Początek meczu w sobotę o godzinie 18.
I czas na czwartą ligę. W ramach 13. kolejki Broń Radom podjęła u siebie MKS Piaseczno. Mecz ułożył się dobrze dla gospodarzy. Już w 13. minucie bramkę zdobył Kamil Czarnecki. Jednak radość Broni nie trwała długo, bo już w 15. minucie wyrównali goście za sprawą Kamila Włodarczyka. W 26. minucie gospodarze wyszli ponownie na prowadzenie, a na listę strzelców wpisał się Dominik Leśniewski. Na początku drugiej połowy goście wyrównali. W 51. minucie Pawła Młodzińskiego technicznym strzałem pokonał Łukasz Krupnik. Jednak w 65. minucie do podania od Dominika Leśniewskiego doszedł Kamil Czarnecki, który pewnym strzałem pokonał Marcina Marcinkowskiego. Do końca meczu wynik nie uległ już zmianie i Broń wygrała z MKS Piaseczno 3-2. Z przebiegu meczu uważam, że zdecydowanie nie zasłużyliśmy na porażkę. Nie przestraszyliśmy się lidera czwartej ligi. Naszym założeniem było grać w piłkę, starać się budować swoje akcje ofensywne na połowie przeciwnika i to nam się udawało. Mówię, w szatni podziękowałem za charakter, za walkę, za grę w piłkę. Natomiast zganiłem chłopaków za błędy, konsekwencją których były stracone bramki. Trzy tak naprawdę można powiedzieć, że nawet chyba nie juniorskie, tylko trampkarskie te błędy. I tyle. Mecz uważam, że na niezłym poziomie i dobre tempo, jak na czwartą ligę, to fajny mecz. Mogło się podobać kibicom. Gratuluję trenerowi drużyny z Piaseczna, tak bardzo dobrej drużyny, ponieważ bardzo mi się przeciwnik dzisiaj podobał. Gra po prostu w piłkę. Dobra organizacja gry, spokojna gra w obronie, jeżeli chodzi o wyprowadzanie akcji ofensywnych. Duża kreatywność zawodników i to zarówno w środku pola, czy skrzydłowych. Wiedzieliśmy, że będzie ciężko. Uczulałem chłopaków swoich na to, że Piaseczno gra do końca. I tak też dzisiaj ten mecz się odbywał. Myślę, że kibice zadowoleni. 5 bramek, tak jak trener tu wspomniał, dobre tempo gry, sytuacje bardzo ciekawe. Moim zdaniem bardzo ładne bramki, te, które były zdobyte, i to zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. I tylko w moim przypadku cieszyć się, że tak mocnej drużynie z górnej półki naszej ligi odebraliśmy dzisiaj 3 punkty. Uważam, że wypełniliśmy wszystkie zadania, które polecił nam trener. W pewnych fragmentach gry uważam, że byliśmy nawet lepsi niż Broń. Prowadziliśmy piłkę i uważam, że wynik jest dla nas niesprawiedliwy. Bardzo ładna bramka w twoim wykonaniu. Tak celowałeś, troszeczkę szczęście pomogło. Nie, tak chciałem uderzyć, myślę, że trochę też szczęścia tam ułożyła się tak na nodze, że idealnie wpadła. Cieszę się z tego. Strzeliśmy na 1-0, bramka na 1-1 padła ze stałego fragmentu gry, bo to z rzutu rożnego. Chwila do koncentracji, i straciliśmy tą bramkę, ale za chwilkę poszliśmy do szatni i powiedzieliśmy sobie, że musimy wyjść i jak najszybciej strzelić bramkę, która nam da prowadzenie w tym meczu. Warto docenić też grę rywali, bo spojrzałem na skład, tam większość chłopaków to roczniki 9-5, 9-6, 9-4. Dokładnie, bardzo fajny zespół. My się spodziewaliśmy tego, bo jestem w kontakcie z chłopakami z Szydłowca i oni też podpowiedzieli mi, jak to wygląda ta drużyna. Trener dodał swoje, każdy coś powiedział o tej drużynie. Spodziewaliśmy się, bardzo dobra drużyna, bynajmniej takie moje zdanie, bardzo dobra drużyna. No i bardzo dobry twój występ, bo dzisiaj 2 bramki. Dokładnie, dobry. Najgenialnie najważniejsze są bramki, najważniejsze są punkty. Niektórzy mówią, że wygrywamy, ale wygrywamy w złym stylu. My się skupiamy na tym, żeby w każdym meczu były 3 punkty. Nie wygrywamy w dobrym stylu, a najważniejsze, że 3 punkty zostają u nas. Dzięki zwycięstwu z MKS Piaseczno Broń Radom awansowała na pierwsze miejsce w tabeli. Kolejnym ligowym rywalem ekipy z Plant będzie na wyjeździe Wilga Garwolin. Początek tego spotkania 16 października o godzinie 15. I pozostajemy w czwartej lidze. Pilca Białobrzegi zremisowała u siebie z Energią Kozienice 1-1. Był to drugi remis podopiecznych Artura Kupca w październiku. Pierwszą bramkę zdobyli gospodarze w 6 minucie. Jeden z obrońców Energii dotknął piłkę ręką w polu karnym. Sędzia podyktował rzut karny. A gola z 11 metrów zdobył Marcin Rawski.
Od początku drugiej odsłony spotkania to goście zaczęli atakować. W 55 minucie jeden z obrońców Plicy sfaulował w polu karnym zawodnika Energii Kozienice. Sytuacja wydaje się prosta, ale sędziowie mieli pewne wątpliwości. Ostatecznie podjęli jednak słuszną decyzję i wskazali na wapno. Pewnym egzekutorem rzutu karnego okazał się Eugeniusz Kołodziejczyk. Punkt zdobyty w meczu przeciwko Energii trzeba szanować, powiedział Artur Kupiec, trener Pilicy Białobrzegi. Była szansa na 3 punkty, no nie udało się po raz kolejny, w szczególności szkoda, że nie wykorzystujemy atutu własnego boiska. No. Jeden błąd w defensywie i rzut karny, i strata bramki, i podział punktów, no. Ale z drugiej strony też trzeba się cieszyć z tego punktu, z tego jednego oczka, bo Kozienice też miały wyborną sytuację, tutaj Sebastian Przyrowski wybronił. Także bardzo trudny mecz dla nas to był dzisiaj. Oczywiście każda z drużyn mogła ten mecz wygrać, no, natomiast no, jest podział punktów. O pomeczowe opinie poprosiliśmy zawodników obu drużyn. Powiem, że nie tylko w drugiej połowie była przewaga u nas. Oprócz straconej bramki od nas, to praktycznie nie było u nich takiej sytuacji, żeby bramkowy. Cały mecz prowadziliśmy, grali piłką. Dobrze nam to szło, ale niestety nie wykorzystali swoje momenty, które u nas były. Coś też zacięło się w waszej drużynie, bo to już czwarty ligowy remis z rzędu. No tak, najważniejsze, że nie przegrywamy, ale na pewno gramy w każdym meczu na zwycięstwo. Chcemy wygrywać, chcemy walczyć o jakieś wyższe miejsce w tabeli. Na pewno nie gramy na te remisy, bo to nas niezadowalnia. To nie cieszymy się z tych meczów. Wróciliśmy na 3 punkty, w remisie jest niedosyt, mecz walki. My nie odstawiliśmy nogi, oni nie odstawili nogi. No i skończyło się, jak się skończyło. Można powiedzieć, że na te punkty 3 zasłużyliście, zwłaszcza w pierwszej połowie, bo mieliście tych sytuacji mnóstwo, można powiedzieć, że na gości w ogóle nie istniała na boisku. Można tak powiedzieć, jakbyśmy strzelili drugą bramkę do przerwy, na pewno mecz by wyglądał inaczej. Byśmy mieli większą kontrolę w drugiej połowie i myślę, że dowieźlibyśmy zwycięstwo. No nie udało się, głupia stracona bramka z głupiego karnego, nie będę oceniał tej decyzji, no i trudno, remis. Pilica z dorobkiem 12 punktów zajmuje 17 miejsce w lidze. Energia ma 23 punkty i jest czwarta w tabeli. W następnej kolejce podopieczni Artura Kupca zmierzą się na wyjeździe z KS Raszyn, natomiast Energię 15 października czeka wyjazdowy mecz z Błonianką Błonie. I to już wszystko w tym wydaniu raportu piłkarskiego. Do zobaczenia za tydzień.